Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Uczymy się razem. Geografia do klasy siódmej. Temat: badanie własnego regionu. Kraina i region geograficzny. Terytorium naszego kraju podlega różnego rodzaju podziałom: fizyczno-geograficznym, terytorialno-administracyjnym, historycznym, etnograficzno-kulturowym. W przypadku podziału fizyczno-geograficznego wyróżniamy większe jednostki takie jak mezoregiony, które z kolei obejmują prowincje i podprowincje. Najczęściej jednak stosujemy podział na krainy i regiony geograficzne. Podział ten zależy od ukształtowania terenu. Kraina i region geograficzny. Obszar Polski podzielony jest na pasy rzeźby terenu. Wewnątrz każdego pasa wydzielono mniejsze jednostki, krainy i regiony geograficzne. Ze względu na ukształtowanie rzeźby terenu wyróżniamy pasy: pobrzeży, pojezierzy, nizin, wyżyn, kotlin, gór. Określenia kraina geograficzna czy region geograficzny są niekiedy traktowane jako synonimy. Nie jest to wielkim błędem, ponieważ według definicji zarówno kraina, jak i region to wydzielony obszar o określonych cechach fizyczno-geograficznych. Jednak zazwyczaj kraina jest większa od regionu i to jest podstawowa różnica między tymi jednostkami. Definicje. Kraina geograficzna. Wydzielony i nazwany imieniem własnym teren, który wyróżnia się określonym zespołem cech fizyczno-geograficznych. Region to wydzielony obszar o charakterystycznych cechach fizyczno-geograficznych, mające jednorodne pochodzenie. Za region geograficzny uważa się indywidualną jednostkę geograficzną, która charakteryzuje się niepowtarzalnymi cechami oraz różni się od innych regionów, w tym regionów sąsiednich. Na slajdzie przedstawiono mapę podstawowych jednostek geograficznych Polski. Cechy wspólne dla regionu geograficznego: klimat, hydrografia, populacja, rzeźba terenu i zasięg. W wielu przypadkach ich badanie wynika z faktu, że ze względu na cechy geograficzne i fizyczne tych obszarów, sposób życia w tych regionach jest zwykle podobny, co umożliwia ujednolicenie populacji i poddanie jej badaniu. Historyczne regiony Polski. Podstawowy podział kraju na 5 wielkich regionów pozostał niemal niezmienny od czasów średniowiecza. Stanowią go dawne historyczne dzielnice Polski: Wielkopolska, Małopolska, Pomorze, Śląsk, Mazowsze. Cechy etnograficzno-kulturowe regionu. Wśród mieszkańców określonego terenu występuje zespół charakterystycznych cech odróżniających ich od mieszkańców terenów sąsiednich, np. odmienna gwara, ubiór, budownictwo, specyficzne formy zdobnicze itd. Granice etnograficzne regionu mogą też wyznaczać dominujące zajęcia ludności, np. górnictwo, świadomość tradycji, pochodzenia mieszkańców. Na wyodrębnienie regionów etnograficznych wpłynęły warunki geograficzne, możliwości zagospodarowania terenu przez zamieszkującą je ludność, czas zasiedlenia, izolacja, historyczne podziały polityczne, administracyjne i własnościowe, podziały wynikające z administracji kościelnej. Cechy administracyjno-gospodarcze regionu. Krainy fizyczno-geograficzne wyznaczane są na podstawie składników przyrodniczych, takich jak wysokość nad poziomem morza, czyli niziny, wyżyny i góry, rzeźby terenu, równiny i kotliny, występowanie zbiorników wodnych, pobrzeża i pojezierza. Natomiast podział na regiony społeczno-gospodarcze oparty jest na cechach, do których powstania przyczyniły się działania człowieka. Regiony wyznacza się wówczas na podstawie podziału administracyjnego, czyli województwa, cech etnograficznych, populacji rdzennej i ludności zamieszkującej dany region, np. Kurpiowie, Kaszubi, Górale, kultywowanie tradycji specyficznych dla danego obszaru. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki.